Kolejny druk. Przyjęcie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Krakowa na lata 2014-2018. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1560. Referuje pani dyrektor Olszewska Dej. Olszowska, przepraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Do projektu uchwały druku numer 1560 wpłynęła jedna poprawka pana radnego Jaśkowca. Poprawka ta dotyczy wprowadzenia pewnych zmian w prognozie długoterminowej dotyczącej podjętych działań w ramach zmniejszenia skutków związanych z emisją hałasu. Polega to na dopisaniu do harmonogramów działań w tej prognozie długoterminowej ekranów akustycznych na terenie pięciu ulic miasta Krakowa. Opinia do tej poprawki pana radnego Jaśkowca jest negatywna z uwagami. Cztery propozycje dotyczące czterech ulic zostały zaopiniowane negatywne z uwagi na charakter zabudowy, to znaczy występującą w tych rejonach zabudowę wysoką i niską, a praktycznie żadną skuteczność budowy ekranów akustycznych w tych rejonach. Stąd są zaproponowane w tych rejonach inne rozwiązania. Natomiast pozytywnie została zaopiniowana możliwość dopisania w ramach działań ochronnych przed emisją hałasu ekranów akustycznych przy Alei Generała Bora Komorowskiego. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, moją poprawkę, przepraszam, poprawka, którą zgłosiłem, wynika z postulatów mieszkańców zgłoszonych zarówno do Rady Dzielnicy Trzeciej, jak też do mnie bezpośrednio w drodze mailowej, czy to w drodze dyżurów. Wszystkich pięciu przypadkach mieszkańcy, tudzież też spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty zwracały się czy do Rady Dzielnicy, czy do mnie o rozważenie możliwości budowy ekranu w tym miejscu, w tych wskazanych miejscach. To są miejsca faktycznie punktowe, w których natężenie hałasu jest bardzo dokuczliwe dla mieszkańców. Chcę zauważyć, że pan prezydent w odpowiedzi na moje interpelacje wielokrotnie podkreślał, że decyzja o budowie ekranów, czyli decyzja realizacji postulatów zgłaszanych przez mieszkańców będzie uwarunkowana faktem, czy też będzie zależeć od faktu decyzji Rady Miasta Krakowa. To jest taka psychologia stosowana często w interpelacjach, czy też odpowiedziach na interpelacje. Właśnie ta decyzja miałaby zapaść na podstawie programu ochrony środowiska. W związku z czym, aby pan prezydent nie mógł dalej stosować tej spychotechniki odpowiedzialności, którą tak często stosuje, złożyłem poprawkę, które wszystkie te pięć postulatów, jakie notorycznie, systematycznie od wielu lat trafiają czy do Rady Dzielnicy, czy bezpośrednio do mnie, zostały wpisane do projektu uchwały. Prawda jest też taka, że państwa środki zaradcze, które są wskazane w programie ochrony przed hałasem w tych pięciu lokalizacjach, znaczy jednej tej lokalizacji w ogóle nie ma w programie, tą, którą zaopiniowaliście państwo pozytywnie, ale generalnie można powiedzieć, że są zbyt słabe i nie spowodują poprawy komfortu życia mieszkańców w tym miejscu. Po drugie, nie wiadomo kiedy na przykład naprawy nawierzchni w tych wskazanych miejscach byłyby możliwe do realizacji. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę i też te moje poprawki dotyczą tej części programu ochrony przed hałasem, która jest na lata kolejne, czyli nie na te lata 2014-2018. Jest to takie trochę pukanie
w przyszłość, też wychodzenie w przyszłość. Natomiast no, ważne jest, żeby ten symbol był, że jednak mieszkańcy, którzy zgłaszają postulaty do radnych, zgłaszają postulaty do dzielnicy, te postulaty później są wprowadzane do uchwał, strategii, polityk, procedowanych, uchwalanych przez Wysoką Radę. Tylko taką poprawkę złożyłem i pomimo tej negatywnej opinii w 4/5 i w 1/5 pozytywnej proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Pani dyrektor? Bardzo proszę, panią dyrektor. Znaczy ja chciałam tak krótko wyjaśnić, zresztą pan radny Jaśkowiec o tym również wspomniał. Te propozycje wynikające z poprawki są uwzględnione w propozycjach długoterminowych, czyli przeznaczonych do realizacji w okresie 10-15 lat. Dlaczego tam się znalazły? Takim najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o priorytetach związanych z inwestycjami mającymi na celu ograniczenie emisji hałasu, jest tak zwany współczynnik M. I współczynnik M decyduje o tym, jaka liczba osób jest na ten ponadnormatywny hałas narażona. W tej długoterminowej prognozie znalazły się te zadania, te zadania charakteryzujące się współczynnikiem M o średniej i niskiej wartości. I stąd są one przeznaczone do realizacji w tej dalszej perspektywie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przy sporządzaniu kolejnego programu ochrony środowiska przed hałasem i kolejnej aktualizacji mapy akustycznej, a będzie to miało miejsce za 4 lata, dokument ten będzie ponownie poddawany konsultacjom społecznym, tak jak był poddawany ten. I co do tych ulic, mnie wpłynęły do Wydziału Kształtowania Środowiska uwagi dotyczące konieczności budowy ekranów akustycznych w tamtym miejscu. A w jednym przypadku, w przypadku ulicy Cąbrowej, która jest tutaj w tej poprawce wymieniona, wręcz obecni mieszkańcy wyrażali sprzeciw wobec budowy czy rozbudowy istniejących ekranów akustycznych. Stąd ta opinia negatywna w tych 4/5 poprawki. Także dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo pani dyrektor. Pan Dominik Jaśkowicz jeszcze. No tak, bo pani dyrektor naszej ulicy Cąbrowej podała nieprawdziwą informację. Tam było spotkanie konsultacyjne po tym, jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaproponował zamknięcie wylotu ulicy Cąbrowej w kierunku Alei Bora Komorowskiego ekranem akustycznym i zlikwidowaniem wyjazdu. I na tym spotkaniu ustalono, że ten wyjazd pozostanie. Natomiast ekran akustyczny w tamtym miejscu będzie przesunięty bliżej budynku Cąbrowa 1 i zrealizowany w ten sposób, że nie będzie blokował wyjazdu. To spotkanie organizowałem ja jako jeszcze przewodniczący dzielnicy. Takie ustalenia były, w związku z tym podała pani nieprawdziwą informację i proszę tak nie robić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.